Dobra, rozmawiamy ze starostą powiatu olsztyńskiego, starostą olsztyńskim, panem Andrzejem Abacho. Panie starosto, dzisiaj ostatnia sesja w roku. Proszę nam powiedzieć, budżet powiatu olsztyńskiego w liczbach, jak można opisać? Jest to najbardziej ambitny budżet, jaki do tej pory stworzył powiat olsztyński, gdyż pod stronę wydatków znajduje się 185 milionów złotych, po stronie dochodów 156 milionów. Szczególnie cieszą te wydatki, bo z tych 185 milionów 75 milionów to są wydatki inwestycyjne. Głównie wydatki drogowe, które przerobi w tym roku Powiatowa Służba Drogowa, to jest 58 milionów złotych. Będą budowane nowe drogi z programu przebudowy dróg lokalnych, jak tak, też tak zwanego ZIT-u. W budżecie należy jeszcze zwrócić uwagę na remont szpitala powiatowego w Biskupcu, na który jest przeznaczona kwota 10 milionów złotych. Jest to kontynuacja remontu bloku operacyjnego, stylizatorni i OIOM-u. Jak również te zadania, które się dzieją w powiecie, czyli remont budynku powiatowego i administracja i dokończenie też projektu e-mapy. Budżet bardzo ambitny, mam nadzieję, że radni przyjmą go jednogłośnie, gdyż budżet został ustanowiony przez poprzednią koalicję PSL Nasz Powiat. W tej chwili co prawda koalicja jest inna, Nasz Powiat, Koalicja Obywatelska, jednak zarząd ani komisje nie zmieniły nic w tym budżecie, gdyż jest wiele niewiadomych dotyczących roku 2019. Tak jak dzisiaj czytałem w sprawozdaniu, między innymi 60% podwyżka prądu, co będziemy musieli skądś znaleźć ponad 1 700 000 zł. Jak też bardzo niepokojące doniesienia, które dochodzą nas w tej chwili ze szpitali powiatowych, które nie podpisały kontraktów, gdyż stawki zostały ustalone na poziomie roku poprzedniego, a wiemy, że koszty związane zarówno z płacą w służbie zdrowia, jak i z koszty utrzymania służby zdrowia rosną, tak jak rośnie wszystko, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapewnił dodatkowych środków na pokrycie tych kosztów i boimy się, że to może być taki jeden z punktów, które będą dla nas trudne, gdyż ze wstępnych wyliczeń jest to kwota w Biskupcu, której może brakować ponad 2 miliony złotych, gdyby mieście około 1,5 miliona. W związku z tym to jest taka niepewność budżetu 2019 roku, ale miejmy nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia i dyrektorzy szpitali dojdą do porozumienia i zostanie podniesiona kwota punktu. Chodzi nam o to, żeby podnieść koszty utrzymania szpitali o 15%. Wczoraj odbył się konwent starostów i starostowie województwa warmińsko-mazurskiego. Poparli petycję dyrektorów do Narodowego Funduszu Zdrowia i do ministra mówiącej o tym, że żeby podnieść punkt płacowy w szpitalach i żeby można było normalnie wejść w rok budżetowy 2019 bez groźby jak gdyby strat, które będą musiały pokryć organy założycielskie. Oświata, ważny punkt, też jest w tej chwili, mamy też dobry budżet dla oświaty, jak wspomniałem, służba zdrowia, ale przede wszystkim drogi. Cała ta kadencja też będzie pewnie opierała się na tym, żebyśmy jak najwięcej mogli wykorzystać środków zewnętrznych do budowy i modernizacji dróg po to, żeby było w powiecie widać. Ale już rok 2019 pokaże nam to, że jeżeli zrealizujemy te 58 milionów na drogach, to będzie naprawdę bardzo duży zastrzyk bezpieczeństwa i wiele dróg w gminach powiatu olsztyńskiego zostanie naprawionych. Jeżeli chodzi o absolutorium, oczywiście musimy poczekać do czerwca przyszłego roku, ale jakby pan starosta podsumował w końcu roku ten budżet 2018 roku? 2018 rok to był też na tamten czas roku 2017, żeśmy go tworzyli, to był też bardzo ambitny, bo po stronie wydatków miał 157 milionów złotych. W związku z tym też był jak gdyby jeden z większych budżetów jak w historii powiatu. Udało nam się zrealizować niecały, ale też nie z naszych przyczyn, tak, bo musieliśmy czekać na decyzję zarówno pana marszałka o przyznaniu
pieniędzy czy podpisanie umów, jak również w szpitalu w Biskupcu nie wszystkie inwestycje, nie ta inwestycja nie została opłacona w całości, w związku z tym kwoty tego roku przejdą na rok następny, ale oceniam go jako budżet dobry, wiele żeśmy zrobili, też wiele żeśmy zrobili na drogach i wydaje mi się, że możemy go ocenić jako budżet dobry dla mieszkańców powiatu olsztyńskiego.